Młodzi mieszkańcy Ogrodzieńca nie nudzą się w wolnym czasie. Wspominaliśmy o tym wielokrotnie. Sprawdziliśmy zatem, jak można zagospodarować dziecku piątkowe popołudnie. Organizatorem zajęć cyklicznych, plastycznych tutaj w bibliotece w Ogrodzieńcu jest Fundacja Stara Szkoła we współpracy z biblioteką. Zajęcia mają taką formułę otwartą. Może przyjść w zasadzie każdy. To są akurat zajęcia dla dzieci i młodzieży. No, mamy tu taką grupkę, która pracuje już stale, ale są też nowi uczestnicy. Te zajęcia marcowe były przeznaczone, celem tych zajęć jest jakby przygotowanie takich typowych dekoracji tradycyjnych związanych ze świętowaniem świąt wielkanocnych. Natomiast przerywamy te zajęcia też takimi ćwiczeniami plastycznymi, bo dzieci są niektóre dosyć małe. Natomiast Fundacja Stara Szkoła prowadzi na terenie gminy dosyć dużo tych zajęć, bo mamy zajęcia w Ryczowie, w starej szkole. To jest taki stary budynek, gdzie spotyka się już od 6 lat grupa mieszkanek. Co mamy mieć? Kury. A co już robiłaś na tych zajęciach? Kwiatki, bombki kolorowaliśmy. Bombki ze serwetek. I jeszcze fajne rzeczy. Zajęcia plastyczne odbywają się w budynku biblioteki publicznej. Pracujemy w bibliotece i ze względu na to, że warunki w bibliotece są jakie są, to znaczy nie jest to taka typowa pracownia plastyczna, więc staramy się tak dopasowywać materiały, żeby można było w tych warunkach bibliotecznych te zajęcia przeprowadzić. Dzieci dostają taki półprodukt, to jest forma drewniana. Symbolika taka typowo wielkanocna, akurat dzisiaj mamy kurkę, chociaż robiliśmy już chyba kurczątka kiedyś. Kurka jest na podstawce, jest do tego taka forma przypominająca jajko i dzieci mają to ozdobić. Pełna dowolność, tutaj polegamy na tym, że rzeczywiście wyobraźnia dzieci to jest nieograniczona, więc są i takie abstrakcyjne wzorki, i takie bardzo tradycyjne. Do zdobienia tych form drewnianych akurat tutaj przygotowujemy taki zestaw pisaków, bo to jest wygodne po prostu. Chodzi też o to, żeby tutaj nie, za bardzo nie pobrudzić. Natomiast się to sprawdza, bo jest to niezmywalne, kolorowe i dosyć proste dla każdej grupy wiekowej. Tak, bo mamy tu i takie dzieci czterolatki i mamy 8-9-latki, więc żeby w tej mieszance wiekowej się po prostu każdy dobrze czuł. Nie, zajęcia są bezpłatne, bo fundacja założeniem jest to, że to są zajęcia niekomercyjne, tak? Natomiast no, wspieramy się też tutaj pomocą rodziców i mieszkańców, bo można wpłacać 1% na fundację, można wpłacać darowizny i bardzo często jest tak, że rzeczywiście osoby, które uczestniczą stale w tych zajęciach, wpłacają nam jakieś drobne kwoty. Wykonane ozdoby dzieci mogą zabrać ze sobą do domu. Ideą takich zajęć jest to, żeby została jakaś trwała pamiątka, tak? Bo w tej chwili też dzieciaki są wychowywane w ten sposób, jakby dostęp materiałów jest tak szeroki, że dla nich już samo rysowanie takie na kartkach nie jest atrakcyjne, to w zasadzie się kojarzy z przedszkolem i to już jest coś, co dzieci nie przyciągnie na zajęcia, powiem tak. Natomiast no, są dzieci też takie, które niezbyt chętnie zajmują się takimi zajęciami manualnymi, natomiast jeżeli pracują na przykład na drewnie albo pracują na jakichś formach takich nietypowych, czyli nie jest to rysowanie, to wtedy one są bardziej aktywne po prostu. I myślę, że dla rodziców to jest ważne, że to dziecko po prostu wykazuje jakieś chęci. Tak? Zaangażowanie uczestników zajęć potwierdza, że w dobie cyfryzacji efekty kreatywnej nauki przez zabawę są ciągle atrakcyjne.